To tak, to ja już tak jak mówiłam na początku, że jestem autorką tego filmu i zrobiłam go właściwie wszystko sama wraz z pomocą tutaj Piotra, Ani i Alicji i jeszcze kilku osób, które wykonywały takie rzeczy jak tłumaczenia. No i dzisiaj też jest z nami Piotrek, który jest, trzeba powiedzieć, byłym mnichem i w tradycji Terawady i był wyświęcony w 2009 roku w Birmie, czyli w takim najbardziej konserwatywnym kraju buddyjskim, gdzie ta pozycja mniszek jest najcięższa. Więc też to jest takie wyjątkowe spotkanie, bo dzięki temu będziemy mogli poznać zupełnie inną stronę życia mniszek niż ja poznałam, bo ja podróżowałam po tych żeńskich klasztorach, gdzie w sumie nie spotkałam się za bardzo z tymi przeciwnikami, bo jednak w tych klasztorach to już ci ludzie, którzy tam przychodzili, no to byli zwolennicy. Natomiast Piotrek jako były mnich, który podróżował po Birmie, Sri Lance i innych krajach Azji, no ma na to zupełnie inny pogląd i zupełnie inne rzeczy go tam spotykały niż mnie. Także my mamy parę tematów, które chcielibyśmy poruszyć. Natomiast może zaczniemy, może Państwo mają jakieś pytanie. Tak? Przede wszystkim gratulacje. Film jest świetny. Dobrze się ogląda i to jest interesujące słuchać, co mówią te mniszki i kubi. I gratuluję wspaniałego dzieła. To dziękuję bardzo, bo właśnie to jest tak, że jakby dla mnie to jest takie bardzo duże wydarzenie, że te mniszki, bo to po 1000 lat, one tak, 1000 lat nie mogły być mniszkami. Ja też trzeba mieć świadomość, że to jest taka sama waga jak u nas w religii katolickiej kobieta by przyjęła święcenia kapłańskie, czyli by została księdzem. I tak, tak, takie wydarzenie się wydarzyło. Dobre dzieło, tak? Ten film, to jeszcze ja jestem całkowicie zaabsorbowana i też zafascynowana tą treścią, bo to, co te kobiety zrobiły, to jest niesamowite, no, wskrzesiły martwy od 1000 lat, no nie wiem, martwą ideę. I to, że zrobiły to z taką siłą, a zarazem z taką łagodnością, to jest fascynujące. Dokładnie, tak. I ja, to też jest takie coś, że ja też nie wszystko powiedziałam w tym filmie, bo tak naprawdę ja nie pokazałam w tej filmie takiej najcięższej rzeczy, z którą one muszą się mierzyć. I to więzienia. No tak, no, bardzo ciężkie, ale jest jeszcze coś cięższego. Ja o tym nie powiedziałam po to, żeby tego nie wzmacniać. Natomiast no teraz to ciągle jakby dopowiadam po tych rozmowach, w tych rozmowach, więc zaraz też to powiem. Natomiast też jest tak, że myślę o zrobieniu drugiego filmu już wtedy, tylko na ten temat, którego teraz nie uwzględniłam. Tak, bo to też jest tak, że wydarzyło się takie duże wydarzenie, akurat w tej tradycji Terawady, która jest przecież jakby są trzy duże szkoły buddyjskie i to jest jedna z nich. I tak naprawdę ono przeszło zupełnie bez echa. Tam powstało kilka krótkich reportaży, w tym jeden mój i chyba jeden pełnometrażowy dokument. Natomiast większość z nich się dzieje w Tajlandii, a tylko ten mój się dzieje na Sri Lance i mam też tą pierwszą bohaterkę, czyli pierwszą mniszkę, czyli Kusumę. Także to właśnie mi się tak wydawało, że ważne, żeby to opowiedzieć, tą historię. Ale w innych tradycjach to są mniszki. Tak, tak. Jeżeli chodzi o Terawadę, bo Terawada jest chyba taką najstarszą w ogóle buddyjską religią, można powiedzieć, tak? Tak, tak, tak. Właśnie Terawada jest taką najstarszą. I też najbardziej konserwatywna, tak, tak. Tutaj Piotrek będzie miał o tym dużo do powiedzenia jako mnich były terawadyjski. A w Mahajanie tak, tam kobiety mogą być mniszkami. Mhm. Ale dla zwolenników, czy też tych, którzy podążają ścieżką Mahajany, ten film powinien być omówiony
Tak, Mahajany też. Dlaczego? Ze względu na pewien temat, który tutaj został poruszony w tym filmie. Ja może nie będę potrafiła tego ładnie powtórzyć, bo cały czas jestem pod wrażeniem tego filmu. Ale prawdę, że jesteśmy równi. Jakby nie ma istoty. Buddha jest jeden, ścieżka tak naprawdę jest jedna. Dążymy do wspólnego celu. Natomiast pokazywanie palcem, czy też ty możesz, a ty nie możesz, to ma miejsce chyba we wszystkich szkołach, kulturach, ideach i krajach. W tym się spotykamy, tak. Więc myślę, że to powinna być lektura obowiązkowa. Także czekamy się Krusią na książkę jeszcze. Moje delikatne pytanie, kiedy będzie książka? No właśnie, bo ja już ją napisałam. Zaraz jak wróciłam ze Sri Lanki, tylko właśnie utknęłam na tym temacie, o którym zaraz powiem. I tak, także jak tylko jakby to przerobię i dopiszę, no to wtedy będę ją wydawać. Czekamy cię. To super, cieszę się. Aha. To się cieszę. Ja mam jeszcze pytanie. Też gratulacje za takie inicjatywy i zrealizowanie tego. Tam był taki moment, w którym te mniszki przyjechały do mnicha, tego, który wyświęcił ich na Sri Lance. I on się tak jakby nie chciał z nimi spotkać, tak? Tak to zrozumiałem. Jak to, tam był jakiś powód, że on, nie wiem, z jakiegoś powodu nie chciał... No właśnie, dlatego ja to pokazałam w filmie, bo dla mnie to jest takie właśnie symboliczne ukazanie tego stosunku mnichów do mniszek. Że one po prostu jadą tam podziękować, wstają o 5 rano, wyprawa wielka, a on nie wyszedł, no bo coś tam powiedział, że coś tam ma z oczami. Nie wiem, no jakby ja jakby miałam tyle informacji, że jakby po prostu dostaliśmy jakąś tam informację przez kogoś, że coś tam się dzieje, ale nie wiem, wątpię, żeby to było, że się bał, bo on bardzo dużo zrobił dla tych mniszek, to dzięki niemu one jak gdyby mogą być teraz mniszkami. Wydaje mi się, że po prostu... A jak one to odbierają? Nie, one jakby się cieszyły, że mogą iść zwiedzać jaskinie, tak. Tak mi się wydaje. Tam w sumie była tam jeszcze taka jedna rzecz, bo podczas tego wyświęcenia brały udział 3 sekty, jakby 3 takie, jak? Szkoły. 3 szkoły. A też jest tak, że ten mnich jest trochę niezadowolony z tego, bo on uważa, że to wyświęcenie powinno być w ramach jednej szkoły. Tak, więc to też mógł być powód. Znaczy, że nie, że te osoby, które je wyświęcały, pochodziły z 3 sang, ale z drugiej strony jest taka sytuacja na Sri Lance, że im było trudno znaleźć aż tylu mnichów do wyświęcenia, którzy by pochodzili z jednej szkoły, więc musiały zrobić takie coś. To on trochę doceniał, a trochę nie. Tak, trochę doceniał, a trochę nie doceniał, tak. Tak, czyli tam bo to jest tylko... konserwatywna szkoła i jak gdyby bardzo łatwo tam naruszyć czyjś porządek. No tak, ale ja jakoś jako widz tutaj tylko tego filmu, bo ja raczej jakoś wolała sobie myśleć, że on docenił, no w jakiś sposób docenił, pomagał, prawda, i był bardzo wydatnie pomocny dla tych mniszek. No, potem one były takie fajne, że nawet nie były zawiedzione, tylko sobie radośnie poszły zwiedzać. Że jednak coś pozytywnego się wydarzyło, mimo tego, że one pojechały, on nie wyszedł na spotkanie, ale jednak to wszystko jest niesamowicie konstruktywne w całej swojej wymowie. Nawet z tym zawodem, że on tak postąpił i nie wyszedł na spotkanie. Dla mnie to jest wszystko razem, cały ten film, Tak, bo właśnie to jest takie też moje i Piotra inne spojrzenie, bo ja widzę szklankę do połowy pełną, a Piotr widzi szklankę do połowy pustą. Także jak ja właśnie jechałam robić ten film, no to Piotr się bardzo w ogóle dziwił, dlaczego ja jadę taką mroczną po prostu jakby historię chcę opowiadać. Natomiast no, dla mnie to właśnie była historia takiego, że nawet mimo w takich ciężkich warunków można jakby zrealizować swoją wizję.
A ja może teraz właśnie opowiem tak szybko to, co zawsze chcę dopowiadać, czyli o tej historii pierwszej Miszki. Jest to historia o cioci Buddy. I ja ją opowiem w taki sposób, w jaki sposób Miszki ją same sobie opowiadają. Czyli w jaki sposób ją opowiada Bhikkhuni Dhammananda, która jest autorką wielu książek i też wykładowczynią akademicką była przedtem, nie została Miszką. No i tą historię właśnie opowiadała im w taki, a nie inny sposób, tym świeżo wyświęconym Miszką na tym kursie takim zaraz po święceniu. Przechodziły taki kurs nauki, tak, podstaw. Także to jest taka historia, w której... Ja właśnie nie wiem, czy jest tu ktoś, kto zna tą historię, pierwsze wyświęcenia. No właśnie, to opowiem. To początki zakonu, bo tak jak z tego filmu wiadomo, no to jest tutaj powiedziane, że Budda, nim osiągnął oświecenie, to po prostu, znaczy jak osiągnął oświecenie, to przyszedł do niego Mara, no i powiedział, że to teraz możesz odejść, no? Budda stwierdził nie. Nie odejdę, dopóki nie ustanowię poczwórnej społeczności, czyli mniszek, mnichów, osób świeckich i osób kobiet i mężczyzn, osób świeckich. I to jest historia, którą tutaj opowiedziałam w filmie i którą często ludzie jakby zapominają, a opowiadają o właśnie tą historię cioci Buddy. Czyli to jest taka historia, że właśnie ciotka Buddy chciała zostać Miszką, no i trzy razy jak gdyby przychodziła do Buddy, natomiast Budda odmawiał. Za trzecim razem zebrała grupę 500 kobiet, przemierzyły bardzo daleką drogę, żeby przybyć do Buddy, no i Budda jak gdyby w końcu się zgodził. Natomiast nie zgodził się tak po prostu, tylko powiedział: ok, możecie zostać Miszkami, natomiast, znaczy może zostać Miszką do tej swojej cioci Gotami, tylko musicie przyjąć 8 ścisłych zasad. I to są takie zasady, które stawiają mniszki jakby niżej w stosunku do mnichów, czyli na przykład takie coś, że mnich ma obowiązek nauczać mniszkę, natomiast mniszka nie może nauczać mnicha. Po prostu mniszka nie może skrytykować mnicha. Mniszka musi się, nawet 100 lat wyświęcona mniszka nie może, musi się kłaniać mnichowi, który był chociaż jeden dzień wyświęcony. Tak, także po prostu taka klasyczna, ja to nazywam taką klasyczną strażniczką patriarchatu, także ustawia po prostu te mniszki, możecie być, ok, ale jakby wy w tej niższej pozycji. I potem jeszcze jest w tej historii takie coś, że kobiety dla sangi, dla buddyzmu będą jak czerwona zgnilizna, która psuje trzcinę cukrową, albo jak plaga, która niszczy wioskę, czy powódź, która zalewa wioskę. I sanga będzie z 1000 lat krótsza do 500. Ale to wszystko nie nastąpi, jeżeli kobiety przyjmą te 8 ścisłych zasad. No i wtedy ciotka Buddy Gotami powiedziała: ok, przyjmuje te 8 ścisłych zasad, no i że przyjęła je podobno z taką radością, jak panna młoda, która zakłada wieniec, ten wieniec, czy tam coś na głowę. Co? Wianek. Wieniec. A, to jest wielki wieniec. No, i to jest, i w taki sposób jest to opowiadane, czyli nie za miło. I teraz, no, i teraz to jest taka historia, i moim zdaniem, jak gdyby to jest taka historia, właśnie strażniczka patriarchatu, i też taka historia, która jakby najbardziej utrudnia mniszkom wstąpienie do sangi, bo to jest tak, że jest bardzo wiele wersji tej historii, pewnie za chwilę Piotr będzie mówił o innej wersji, ale taka przeciętna osoba, czy taki przeciętny mnich, no to pamięta głównie, że kobiety to czerwona zgnilizna.
bo to jest takie obrazowe i zapada w pamięć, tak? Czyli to wywołuje takie negatywne emocje, że wiadomo, bo te przepisy buddyjskie można interpretować w różne sposoby, choć terawadyści oczywiście słysząc to na pewno się burzą, ale no tak jest. I wszystko to zależy od stosunku po prostu emocjonalnego, jaki ma dana osoba. No. Także nie wiem, Piotr, czy ty byś chciał się odnieść jakoś do tej opowieści? Teraz? No teraz. A jakieś pytania może konkretne dotyczące tej opowieści? Aha. Znaczy nie, no bo ja jak w ogóle Państwo właśnie, bo ja tej opowieści nie umieściłam w tym filmie, chociaż uważam, że ona jest taką jedną z głównych przeszkód, jaką mniszki mają, bo muszą się z tym mierzyć, tak? One, jeżeli chcą być częścią sangi, no to one muszą po prostu uznać tą opowieść, tak? Inaczej będą wykluczone. I uważam, że to jest ogromna przeszkoda, a no tak jak się buduje na przykład strukturę filmu, no to ważne, żeby pokazać te przeszkody, jakie ma bohater, tak? No bo wtedy pokazana jest jego siła. No, ale ja jej nie uwzględniłam po to, żeby jej nie wzmacniać, bo też bardzo mnie przekonało myśl Bhikkhu Sujato, który mówi, że to jest taka opowieść strażniczka patriarchatu, znaczy to jest moje słowa, strażniczka patriarchatu, ale że to jest taka opowieść, którą patriarchat ciągle wyrzuca, tak? I nie wiadomo, jak wiele razy byśmy ją w jakikolwiek sposób mówili, że ona została dopisana dużo później, że tylko część powiedział Budda, a część została dopisana, no to ona i tak czy siak się pojawia i dlatego ja nie chciałam jej wzmacniać. Natomiast teraz jak gdyby czuję, że należy się z nim jakoś rozprawić. One się jakoś rozprawiają, te kobiety, które jednak dążą w stronę reanimacji po 1000 lat, tak? Rozprawiają się, jakoś to muszą robić, skoro ta siła, z którą budują zmarłe dzieło, tak? Jednak je do tego działania pcha. No i mimo tego, że te zasady są nie do przyjęcia, wydawałoby się, są absolutnie nie do zaakceptowania, to one mimo tego wychodzą z tą swoją siłą. Ja to tak jakoś ten akopski rozum rozumiem. Mhm. Nie wiem, co Państwo sądzicie o tym. Ja bym odpowiedział. Znaczy, nie wiem, jak te mniszki sobie z tym radziły, ale ogólnie mniszki radzą sobie z tym, że przyjmują te 8 Garudama, się nazywa, i się tak jak gdyby poświęcają. Natomiast już go się tutaj dawała spoilery, że Garudama, coś takiego jak Garudama w Vinai się pojawia, no sprawdziłem, ale się pojawia, jest widać, że to jest dopisane. Ja mam, jak ktoś chce się dowiedzieć dokładnie, dlaczego jest dopisane, to mogę dać argumenty, Bhantananayo o tym bardzo dobitnie i bardzo szczegółowo pisze, ale jedno jest istotne i jedno jest ważne, że 7 z 8 Garudam są w Vinai, czyli są częścią reguł i to jest taki rozdział, który się nazywa Paccitiya. Nie ma jednej reguły i to jest ta reguła właśnie odnośnie kłaniania się mniszek przed mnichami. Nawet jakby tam ona była stuletnia, a on dopiero taki właśnie cypisek mały. Wszystkie kobiety muszą... I to jest kłamstwo. I mówię do kamery, mówię publicznie, to jest dopisane. I teraz możemy się zastanawiać, dlaczego zostało to dopisane. I dlaczego... Znaczy to jest tak, jak są redakcje, jak są dobre redakcje, to są dobre redakcje, a to jest taka bardzo słaba redakcja i widać, że jest dopisane, to jest nielogiczne, nie ma ciągłości, to naprawdę argumentów jest mnóstwo. Jak chcecie się Państwo zagłębiać w te, w, t,
te szczegóły, to ja z miłą chęcią. Ja taki miałem trening, że byłem wytrenowany, żeby mieć taki właśnie umysł prawniczy nieco. Nie lubię tego umysłu, ale tak zostałem wytrenowany. Czyli żeby innymi słowy interpretować, są zasady, są reguły i trzeba teraz wykombinować, co z nimi zrobić, jak z nimi żyć. A mówi się, że ten, który jest wytrenowany w Vinai, może kogoś zabić i to będzie tego człowieka wina, a nie... Więc chcąc wyjaśnić Garudamy, ludzie ogólnie w krajach rawadyjskich mówią, zobacz, to jest w tej sutcie, albo to jest w tej Vinai. I to jest tam. I tego no nie można zaprzeczyć, że jest w ciele tekstowym i to jest i było przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale ten tekst ma 2500 lat temu. Te słowa były powiedziane 2500 lat temu i później były przekazywane przez, dajmy na to 500 lat, ustnie, a później spisane na Sri Lance pierwszy wiek przed Chrystusem. Więc wiele mogło być zmian i jeśli chcemy rozmawiać tylko o Garudamach, ja bym się nie zagłębiał, bo to jest bardzo prawniczy, bardzo suche i ja mogę dać kontrargumenty, ale nie wiem, czy chcemy to robić. No na logikę, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby Budda coś takiego mógł powiedzieć. Tak, bo Budda, to podstawowy argument jest taki, że Budda nie chciał, żeby jego dhamma, jego nauka trwała krótko, chciał, żeby trwała długo. I to jest pierwszy argument, jeśli już idziemy. A Budda dał te 8 ciężkich dam dla kobiet. Przed wyświęceniem w ogóle mniszek powiedział, czyli innymi słowy, powiedział regułę, która jest przed i sam jak gdyby później swoje prawa zaprzeczył, bo później wyświęcał mniszki, nie przestrzegając tych reguł. Bo on nie przestrzegał tych reguł, bo tam na przykład jest reguła, że podwójne zgromadzenie, czyli mniszki muszą wyświęcić, a on wyświęcał sam. Mahapadjapati Gotami i to już jest strzelanie sobie w stopę raz. Drugi raz strzelił sobie w stopę, że wiedząc, że jego sasana, czyli jego nauka będzie trwała 1000, ale jak przyjmie kobietę, to będzie trwała 500 lat, to mimo to zrobił. Więc nie wiem, kto tak robi, że chce propagować swoją religię, ale później specjalnie, intencjonalnie ją skraca o połowę, więc... Ale wykazuje też elastyczność. Tak, bo jest ten argument i to jest argument bardzo częsty, zwłaszcza u mizoginistycznych mnichów, którzy mówią, że Budda to był taki współczujący. Nawet swoją damę tak o połowę skrócił, bo był taki dobry był. Nie. Okay. Ja jestem innego zdania. Ja to nie. Nie. To, ja żartuję. Podsumowując, no to te jakby cztery straszne historie takie, że będzie krótsza o 1000 lat i że kobiety to czerwona zgnilizna, to zostało po prostu dopisane, tak? Nie. To z tymi straszekami to jest jeszcze inna historia i to Analayo też pisze, że... może powiem tą historię tak jak widzi to Analayo. Najpierw, a później może jak widzą to ludzie. Analayo widzi to tak, że była sobie ciotka i powiedziała do Buddy, że chce medytować. I on powiedział, okej, medytuj w domu. Zetnij włosy, weź ochrowe, czerwone szaty i medytuj sama. A nie musisz być bikuni. Teraz co to znaczy bikuni? Bikuni to znaczy ta, która chodzi i żebrze. I to jest chodząca bardzo różnymi ścieżkami kobieta, zwykle sama. Tak to było przynajmniej za czasów Buddy. Musicie pamiętać, że Budda to wiedział.
poprzez co najmniej 6 lat i później też to samo robił, czyli żebrał, chodził z parku do parku, to byli tak naprawdę, bikur znaczy żebrak dosłownie. Więc on do swojej ciotki zwłaszcza powiedział, spokojnie, wyluzuj się, idź, możesz medytować. I od razu powiedział, możesz osiągnąć oświecenie, zetnij włosy, medytuj w domu i nie ma problemu. No i ona powiedziała, no okej. I Budda poszedł sobie po porze deszczowej, a ona wzięła ten anturaż, tych 500 kobiet i chciała mu udowodnić, że mimo wszystko ona potrafi robić to samo co on, czyli potrafi być bikuni, jeszcze nie była wtedy bikuni. No i on wtedy powiedział, okej, możesz być bikuni, jeśli jesteś na tyle twarda, bądź bikuni. I tak się stało. Garudam nie powiedział, bo to jest w ogóle redakcja, o tych zarazach to powiedział jeszcze przed, że musisz uważać, bo bikuni jest, że nie użył złego słowa, nie słaba, tylko nie wyekwipowana. Jest nieprzygotowana tak jak ryż, który może być zaatakowany, tak jak wioska pełna kobiet, która może być zaatakowana przez rebusiów i tak dalej, i tak dalej. To chodziło o to, że jego ciotka i te wszystkie kobiety z pałacu są nieprzygotowane na ciężkie życie bikuni, czyli ciężkie życie bycia żebraczką. I to jest to nie... I Anaraya mówi, że to jest na to mnóstwo dowodów. Teraz ogólna, taka bardzo terawadyjska i tak mnisi myślą, że te 8 Garudam jest po to, żeby kontrolować kobiety, ale te 500 lat, które, znaczy połowa, bo tak naprawdę to też trzeba wyjaśnić, że to nie chodzi o 500 lat według komentatorów, bo po 500 latach buddyzm nadal istniał i nadal istniały mniszki, ale chodzi teraz tutaj jedno zero. Znaczy nie, było 10 tysięcy, a teraz jest 5 tysięcy. I teraz mamy 2,5 tysiąca i tak jeszcze przez 2,5 tysiąca będzie. Czyli takie są bardzo głupie, takie powiedziałbym dziecinne triki, że dodajemy zero i teraz wszystko ma znaczenie i teraz znowu to działa, że te kobiety jednak są tą zarazą, bo wszyscy myślą, że kobiety są zarazą, że kobiety nie potrafią, duże rzeczy nie potrafią. Ja nie będę może wszystkiego mówił, co mnisi mówili, ale ja to mam z pierwszej ręki, co mnisi myślą o kobietach. Więc już sam fakt tego, że kobiety są bikuni, oznacza, że sasana nie będzie trwała. Co ciekawe, nawet mejci z Tajlandii mi to mówiły i to jest też, to już jest bardzo straszne, co się dzieje. Kobiety mówiły, znaczy wierzyły w to, dlatego nie chciały być mniszkami, bo wiedziały, że kobiety są jak zaraza, 500 lat i tak dalej. To jest jak taka psychologia, znaczy takie tłączenie umysłów kobiet i one same w to zaczynają wierzyć. Wierzą, że są tylko po to, żeby być w klasztorze, tylko po to, żeby w kuchni mnichom pomagać. Nawet z tym, że te mniszki nie wierzą właśnie. Tak. Te nie. Nie są niewolnicami tego wierzenia. Ale teraz ja mam pytanie, czy one wierzą we wszystkie 8 Garudam? To jest pytanie. Czy się kłaniają takim cypiskom małym? Znaczy, bo to, o czym Piotr mówi, to ja też się spotkałam z tym, ale tylko raz. Właśnie jak byłam na Sri Lance, spotkałam mniszkę z Tajlandii, która mnie poprosiła o rozmowę. Natomiast powiedziała, że nie mogę nagrywać ani głosu, ani wizerunku, bo jak gdyby bała się pokazać swoją twarz, że ona jest mniszką, bo właśnie ona zinternalizowała te opowieści i ona jak gdyby bała się tego, że z racji tego, że została mniszką, to teraz ta sangha będzie krótsza, że jest jak czerwona zaraza, czyli to samo, z czym się Piotr spotkał.
Ja jakby żałuję, że jej nie namówiłam na to, że okej, nagram cię, ale jakby zapikseluję ci twarz i zmienię głos, bo to by było bardzo mocne, tak? Bo i to by też pokazało i jakby dlatego też właśnie się cieszę, że dzisiaj Piotr jest i opowiada tę historię, bo to pokazuje, jak wyjątkowe są te bohaterki, tak? Z czym one się musiały zmierzyć, tak? Że one musiały same w sobie przepracować, że to nie jest ich opowieść, tak? Że to jest zupełnie inna opowieść. Tak? I... Ale to zostało jakoś przekazane przez te sprawozdania o tym, jak było w więzieniu i ta wzmianka o więzieniu jednak mówi o jakimś ogromnym oporze wrogości do ich zamiarów, tak? Tych niszek. Trochę to zostało przekazane. Ja to odebrałam, że to one się narażały bardzo, zmieniając taki stereotyp myślenia. No tak, ale też jest coś innego, to są dwa jakby takie rzeczy, tak, że one się muszą mierzyć z taką opresją społeczną od ludzi, tak, a to właśnie ta mniszka, która, to co teraz powiedział i ja, no to jest taka opresja od samej siebie, tak, że ja się czuję winna, tak, temu, że jak gdyby realizuję po prostu jakby to, co czuję, tak, że chcę zostać mniszką, chcę praktykować w ten sposób. I jak gdyby nawet tutaj nie potrzeba jakiegoś zewnętrznego, jakiejś zewnętrznej opresji, tak? Tylko i tak naprawdę dużo trudniej moim zdaniem mają te mniszki, które jak gdyby zinternalizowały tą opowieść. Bo ta mniszka z Birmy, jak się poczyta całą jej, ta, która trafiła do więzienia, no to ona po prostu jakby sama w środku czuła się bardzo dobrze. Ona jak gdyby przyjęła tą opowieść, że żeby sangha była mocna, to potrzeba czterech jak gdyby zgromadzeń, czyli bikuni i świeckich mężczyzn i świeckich kobiet. Także ta opowieść była u niej silniejsza i dlatego też jak gdyby miała siłę, żeby się mierzyć z tym całym aparatem w Birmie, tymi mnichami, którzy ją wrzucili do tego więzienia, tak? Bo pewnie gdyby miała takie coś, takie poczucie winy sama w sobie przez tą opowieść, no to pewnie by jak się tylko spotkałaby z jakimś oporem, jakimś z zewnątrz, no to pewnie by zaraz rzuciła te szaty, tak, jakoś, a tutaj, byłaby pokonana, bo i dlatego dla mnie siła tej opowieści jest ogromna i są takie trzy poziomy tej opowieści, tak, że tutaj na takim poziomie teoretycznym, naukowym toczy się ta dyskusja, wychodzą ogromne książki, tak, można to sobie poczytać, wczoraj Piotr mi przesłał krótki artykuł na ten temat, który miał 51 stron, także toczą się, tak. Natomiast na takim zwykłym w takim zwykłym życiu takich przeciętnych mnichów czy mniszek, no to tylko pamiętają coś tam właśnie tak o czerwonej zarazie i takie rzeczy. A ty się z mnie spytałeś, jak... Czy one garudami skłaniają się? Czy przestrzegają? No tak. No przestrzegają, tak. Przestrzegają tego. Bo mi się też wydaje, że na przykład Bhikkhuni Dhammananda, ona na pewno zna Analaya, zna te wszystkie, bo ona przecież jest wykładowczynią tak akademicką, więc ona to wszystko zna, ale mi się wydaje, właśnie dlatego ja chcę jeszcze raz to robić i z nią o tym porozmawiać, bo mi się wydaje, że ona nie może jakby tego wszystkiego mówić takim przeciętnym mniszką, bo by je zbuntowała, tak? Więc jakby przekazuje im takie coś, że żeby one okej, przestrzegały tych 8 Garuda, po prostu, ale żeby robiły swoje, tak, że dzięki temu jakby mogą po prostu praktykować i być częścią sangi. Czym się różni te 8 od tych 10? Nie, 8 od 10... No bo... 8 garudam to jest zupełnie co innego jak wskazania. A, właśnie. Jest 10 i 8 wskazań i 5 wskazań to są sila albo jakkolwiek. To jest 5 podstawowych, to jest nie zabijać, drugie nie kraść, i tak dalej. Ale te garudamy to jest zupełnie co innego. I to jest taki wstępny jak do Vinayi, który został wyciągnięty z Vinayi i później położony przed kobietami, że one muszą tego przestrzegać. A ja nie wiem, czy wspominać o bardziej... z drugiej strony 277 punktów dla bików, a 311 dla Kuni, czyli tutaj coś mi się nie zgadza. 227 i 311 dla kobiet. Tak, ale to okej, żeby była też jasność. Te liczby,
To są tylko zasady, reguły, które są wypowiadane w trakcie patimokry, czyli w trakcie co miesiąc albo co dwa tygodnie jest recytowana patimoka. Jest recytowana przez mnichów 227 albo 311. Ale to nie jest całość. Reguł dla mnichów są tysiące, dla mnichów jeszcze więcej. To, że się nie zgadza, to się nie zgadza dlatego, że to ma sens, że jest więcej dla kobiet, dlatego, że kobiety mają inne ciało i jest dużo reguł odnośnie winaja, ogólnie jeśli by porównać dwie winaje, dwie patimokry przynajmniej, to dużo rzeczy tam jest niesprawiedliwych. Ale nie na zasadzie, że mnisi mają lepiej. Nie zawsze, czasami mniszki mają lepiej. Ja chciałam zapytać o to, dlaczego były mnich i co to znaczy były mnich? Że byłem mnichem? No dwa razy. No właśnie. Jak, co to znaczy być byłem mnichem? Być byłem mnichem? To znaczy, że mam wspomnienie. Jak i dlaczego pan... A dlaczego nie jest? A dlaczego nie? Byłem mnichem dlatego, że wierzyłem, nadal wierzę w dawne Buddy, a przestałem z jakichś tam, jest tysiące też powodów, dlaczego przestałem. Ale jest jednym z powodów na pewno było to, że nie chcę być w gangu, który, bo to jest odpowiedzialność zbiorowa, nie chcę być w gangu, który jest taki, no powiedzmy, średni, jeśli chodzi o moralność. I to też jest traktowanie kobiet w tym sensie? Też, ale nie tylko. Mnisi, nie będę mówił, bo tutaj nie za bardzo mogę. Tak, już chcemy sobie idealizować tych mnichów. Nie róbcie tego. Nie idealizujcie mnichów. Mnisi są zwykłymi ludźmi, ale jest jeszcze gorzej, bo są ludźmi zwykłymi, którzy są bardzo rozpieszczani przez świeckich, ale bardzo. I to rozpieszczanie powoduje, że ci mnisi stają się takimi wielkimi... jak władza. Takimi dziećmi, tylko że takimi rozpieszczonymi. I to jeszcze, to rozpieszczenie powoduje, że nie mogą wszystko. Nie wiem, czy mówić tą historię, którą mi Ramali opowiedział o mnisce. Jest historia, która... To jest tam roczna strona, roczna strona buddyzmu, które nikt pewnie nie zna, bo nikt nie chce wchodzić w takie rzeczy. Ale jest mniszka, która była z... Jest sobie bikuni, tak? Bo wróciła do swojego kraju, chyba w Birmie to było. I jeden mnich nie uznał jej za mniszkę. Jest okej. Ale oprócz tego, że jej nie uznał, to jeszcze ją zgwałcił. Bo czemu nie? I oczywiście przestał być mnichem, ale według niego, znaczy ja nie chcę wchodzić w ten umysł, co, jak on myślał, bo to jest... Zrobił dobrze, tak jak wierzy, że każdy psychopata wierzy, że zrobił dobrze. Tak. Być może, no nie wiem. To jej wina. Nie wiem. Ale takie historie się zdarzają w każdej społeczności. Tak. Tylko, że ciekawa jest historia jej, bo ona pomimo tego, że została zgwałcona, to nadal się uważa za mniszkę i ma do tego prawo, nawet jeśli chodzi o takie prawo winaiczne. Ale miało jej odebrać to prawo? On chyba tak myślał, tak mi się wydaje. Natomiast, bo ogólnie stosunek seksualny jest paradzika, czyli jest wydaleniem zakonu, ale są jakieś niuanse i ona mogła się wybronić. Gwałt nie jest stosunkiem seksualnym. Ale jego to nie pomazało? Jego oczywiście, no ale on się pewnie w ogóle nie uznaje tego. Ale ciekawe jest to, że ona teraz w tym, tak uważam, tak powiedział Ramali, że w tym momencie chce tę sprawę przedstawić Narodom Zjednoczonym, ONZ. I chce to przedstawić przed Narodami Zjednoczonymi i pokazać, co się dzieje, bo właśnie nikt o tym nie wie, nikt tego nie rozumie i to jest
I to wiemy tylko właśnie dlatego, że ona po gwałcie zaczęła mówić i była głośna. Ile jest spraw z mniszkami, które mają podobne, to wiemy na przykład z winami. I takich przypadków jest dużo, tak przy okazji. I też dlatego właśnie Buda mówił, że to nie jest łatwe życie, zwłaszcza dla mniszek. I jest reguła jedna na przykład, która mówi, że mniszki muszą podróżować dwie. Nie może być jedna, tylko dwie. Czyli w takich, takie siostry syjamskie. Dlatego właśnie, i to jest przyczyna, żeby być bezpieczne, jak będzie jakiś gwałciciel. Więc i są na przykład takie reguły, że jedna mniszka musi stać przed, przed wejściem z kijem. Tam mniszki śpią, a jedna musi być wartowniczką. Dlaczego? Bo przyjdzie jakiś tam Hindus albo inny. Nie wiem, czy wiecie, że w Indiach tak się nadal dzieje. To nie jest tam nic nowego. U nas się może, nie wiem, czy u nas się nie widzi, ale to jest normalne. Więc kobiety same, w Indiach jest takie, taka zasada, że kobieta musi być pod protekcją ojca, męża, syna, dzieci. Więc jeśli nie jest, to wszyscy myślą, o super, można coś porządzić. Więc to jest straszne i Buddha o tym wiedział i też chciał trochę to uregulować i to uregulował właśnie takimi zasadami, dlatego jest ich więcej. I dlatego, i to akurat jest ze współczucia, bo Buddha chciał, żeby one były bezpieczne, w związku z czym one też, tu w filmie było powiedziane, że są klasztory leśne mniszek, kiedyś tylko były takie, nie było klasztorów takie, jakie znamy, ale z czasem właśnie też Buddha to powiedział, żeby mniszki były bliżej świeckich i żeby świeccy je ochraniali. I mnisi, to też było powiedziane w filmie, zwłaszcza mnisi ex-bramini, zazdrościli mniszkom, bo mniszki były blisko świeckich. A że mniszki były fajne, a oni sobie przychodzili tylko na jałmużnę i szli później z powrotem, byli takimi sobkami. Więc oni po prostu zazdrościli, że mniszki dostają więcej rekwizytów, więcej wszystkiego, a oni chcieli wszystkie rekwizyty. To jest jeden z powodów, dlaczego jest ten mizoginizm na przykład. Oprócz tego, że jest naturalny mizoginizm w tych krajach, to jest zupełnie inna sprawa, jest. Nie wiem, co powiedziałem na to pytanie. No tak, nie tylko w tych krajach, tylko w naszych też. No w naszych jest jeszcze gorsze. No. Przecież tam przynajmniej jest dyskusja, tak, czy kobieta, znaczy tak, nie ma powiedziane, że kobieta nie może, tak, tylko jest prawnie. No a u nas przecież w religii katolickiej jest powiedziane, nie, kobieta nie może przyjąć więcej kapłańskich, bo nie. Tak. Ale poza Polską przyjmują kobiety. Znaczy jakby w religii chrześcijańskiej, na przykład w protestantyzmie tak, ale to też dopiero od lat jakichś tam 70. I w katolicki kościele też kobiety przyjmują poza Polską. Wiem, że tak jest znaczy, w Stanach. No ja wiem, że była taka historia w Stanach, ja znam tą historię, jak w Stanach one przyjęły właśnie te święcenia kapłańskie. Jest taki film, który się nazywa Różowy dym nad Watykanem. To one po prostu zostały ekskomunikowane, czyli spotkała je dużo większa kara niż pedofili, bo nawet za pedofilię nie ma ekskomunikacji. Także widać, jak to jest straszne, tak? No, więc, ale dzieją się takie ruchy i właśnie to jest takie niesamowite, że teraz żyjemy w tych czasach, że po prostu zarówno w tych religiach takich patriarchalnych kobiety dochodzą, tak, do tych równych pozycji w tej hierarchii monastycznej, tak, i też odradzają się te takie ruchy boginistyczne. No i ten film jest fantastyczny, bo pokazuje, że to wszystko tkwi w naszych umysłach, a one mimo tego sięgają do takiej siły w sobie, żeby, no, zrobić ten ruch, wykonać ten gest. No tak. To wymaga ogromnej siły. No tak, tak. I właśnie to jest tak, że to jest w ogóle mój pierwszy film taki pełnometrażowy, ale planuję jak gdyby całą serię na ten temat, czyli na temat kobiet i duchowości i po prostu kobiet w tych głównych religiach świata, no i też w nurtach duchowych poza nimi. I ten projekt się nazywa Her Story 13.
Dlaczego? No bo 13 to jest taka boginiczna liczba, która została przez patriarchat uznana za taką pechową. Czyli jak gdyby symbolicznie chce i właśnie tym ma się zajmować ten projekt, czyli przywracaniem wartości temu, co przez patriarchat zostało jakoś tam wypchnięte, zdegradowane, wyśmiane. Tak, także... No teraz właśnie mam kilka projektów, nad którymi pracuję. Też teraz właśnie przejmuję od Piotra Fundację Filmową. Bo Piotr wyjeżdża do Kambodży i tak się trafiło, że teraz ja ją przejmuję. Także też dzięki tej fundacji, ta fundacja się nazywa Wonder Woods. Mam nadzieję, że będzie mi prościej po prostu te filmy realizować, bo też fundacja ma dużo jak gdyby łatwiejsze możliwości zdobywania funduszy, tak? No bo jednak jest to bardzo pracochłonne i finansochłonne, taka realizacja dokumentu. Ile trwał ten wyjazd? No, wyjazd trwał 2 miesiące. Czyli to nie jest długo i ja teraz chcę jechać na dużo dłużej. Znaczy 2 miesiące jeszcze przedtem byłam w Tajlandii, a 2 miesiące na Sri Lance. I natomiast wiem, że to jest za krótko i że trzeba jechać na dłużej, ale nawet sam wyjazd nie jest jakoś taki drogi, czy to nie jest problem, ale największym problemem jest potem montaż tego i postprodukcja, bo ja to sama montowałam, ale ilość czasu, jak ja to montowałam, no to jest ogromna. To mi najwięcej, jak gdyby ja teraz jak będę montować, to sobie będę jednak mieszkać w krajach azjatyckich, bo jest dużo taniej. Bo tutaj jakby no jest to bardzo trudne. I mam nadzieję, że po prostu jak gdyby z tą fundacją to pójdzie prościej. I właśnie chcę, żeby jak gdyby każdy temat miał właśnie, że będzie film dokumentalny. Taki pełnometrażowy oraz krótkometrażowy, bo tutaj Piotr z tego godzinnego zrobił 20-minutowy, który krąży teraz po festiwalach na świecie, bo jest tak, że jest bardzo dużo festiwali dla shortów, no a dużo mniej dla długich, więc jakby fajnie jest mieć takie dwie opcje. Tak, no i do każdego ma być też taki reportaż krótki, znaczy taka książka, tak? No i też kanał na YouTubie. Już kanał na YouTubie mam, on się nazywa Herstory13. Mam tam teraz taki właśnie cykl wykładów Anii Miłuńskiej, która właśnie mówi na temat odradzania się tej pokojowej cywilizacji bogini i w ogóle takiego zupełnie nowego spojrzenia na duchowość. Także mam plan jak gdyby ten projekt realizować w ramach tej fundacji. I właśnie tak za pamięci też chciałam, bo zebrać może adresy mailowe, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, bo planuję mieć taką newsletter i po prostu wysyłać informacje o tym, że na przykład się ukaże reportaż, albo o tym, że zaczyna się taki a taki projekt, albo takie rzeczy, bo mam, no jest fanpage Mniszek na Facebooku, natomiast to jest tak, że na tym Facebooku giną jednak rzeczy czasem. Także może puszczę zeszycik, jak ktoś by był zainteresowany po prostu uzyskiwaniem takich informacji, to wtedy ja będę przesyłać w tym newsletter. Aha, długopis może jeszcze. Teraz, bo ja tym to notuję, ale może dam ten. O, to jest długopis. No, także sama jestem ciekawa, jak mi to pójdzie, bo ja się tak ucieszyłam właśnie na tą fundację, bo tak sobie spacerowałam po lesie i sobie wyobrażałam, że prowadzę fundację, że ona po prostu ma tylu darczyńców i tak to wszystko idzie i też jakby jeden projekt jest finansowany z następnego. No i ja tak sobie chodziłam, spacerowałam i wyobrażałam to, no i po jakimś tam czasie napisał do mnie Piotr, nie z tego, nie z owego, czy chciałabym może przejąć fundację. Tak, tylko ja się bardzo cieszyłam, ale teraz jak się zaczęłam wczytywać w te prawne niuanse tego wszystkiego, w księgowość i takie inne rzeczy już troszkę, znaczy, bo to jest poważne, tak, bo to już wtedy naprawdę trzeba wszystko jakby rozliczać i jakby to jest straszna odpowiedzialność taka fundacja, więc sama jestem ciekawa. Nie zabierałam jeszcze do tej pory głosu, ale dobra robota z tym filmem. Cieszę się, że udało Ci się go zrealizować. Pierwszy raz jak Was widziałam, to było kilka lat temu, Was oboje w ogóle widziałam, spotkałam. I pamiętam, że Ty wtedy opowiadałaś, że masz taki zamiar. Nie wiem, na jakim byłeś wtedy etapie, bo to mogło być, nie wiem, ze 2-3 lata temu. Niemniej bardzo ciekawa historia, bardzo edukująca.
I pozostawia spory niedosyt mimo wszystko, nie? Jakby jest tyle wątków, które widzę, że mogłyby być w ogóle jeszcze tam poprowadzone, że to jest bardzo fajne. I chciałam to powiedzieć tak na zakończenie. I teraz jeszcze chciałam się ciebie o coś zapytać. O to, czy trudno było ci się w ogóle dostać tam do tych mniszek, żeby robić materiał? Nie, to właśnie było super, bo było bardzo prosto. Ja jak gdyby jadąc tam, bo ja przed wyjazdem robiłam kampanię crowdfundingową, która się nie powiodła. I myślę, że jednym z powodów było to, że dużo osób jak gdyby uważało, że ja tam jadę, a tak naprawdę nie mam żadnych bohaterek, no to tak dużo osób tak jakoś tak. I ja sama nie wiedziałam, tak, jak to będzie. Natomiast jakby było bardzo, bardzo to było proste i jakby te mniszki były bardzo jakby takie szczęśliwe, że mogą opowiedzieć tą historię. Bo pierwszą to się zapytałam Wikuni Kusumę i ona się ucieszyła, bo też jakby w jednym z jej wywiadów słyszałam, że ona jakby powiedziała, że teraz to już w ogóle się nie interesuje tymi świeckimi sprawami, natomiast cieszy się, że udzieli tego wywiadu, ponieważ dzięki temu ta historia przetrwa, tak, i dotrze do ludzi. I wydaje mi się, że taka była właśnie motywacja mniszek, które jak gdyby wzięły udział w tym filmie, że chciały jak gdyby opowiedzieć tą historię, ale też bardzo dużo pomogła mi Bhikkhuni Dhammananda, u której byłam w 2015 roku w Tajlandii i zrobiłam tam taki krótki film 10-minutowy Pęknięcie na ścianie. I jej ten krótki film się bardzo spodobał. I teraz jak ja byłam na Sri Lance, to akurat tak się złożyło też niechcący, ja o tym nie wiedziałam, ale w tym samym czasie Bhikkhuni Dhammananda też była i myśmy się spotkały. I to było właśnie w czasie tej międzynarodowej ordynacji mniszek z tych różnych krajów. I tam Bhikkhuni Dhammananda mnie wprowadziła do tych mniszek, więc z racji tego, że Bhikkhuni Dhammananda ma tam bardzo taką wysoką pozycję, jest bardzo szanowana i też jak gdyby te mniszki za nią podążają, no to już wszystkie jak gdyby chciały wystąpić, bo no też miały takie zaufanie po prostu. Więc jakby będąc tam, no i też potem było tak, że bardzo dużo właśnie tych mniszek czy osób świeckich mi tam pomagało i na przykład mówiło, o pojedź teraz tam, o pojedź teraz tam, czy nawet jak przychodziłam do jakiegoś hotelu, to już jakoś wiedzieli, że ja robię film i zaraz ktoś mówił, o no to ja zadzwonię i ci umówię tam, a ja już na przykład byłam zmęczona i już chciałam troszkę odpocząć. Ale jakby była taka bardzo duża właśnie i też miałam wtedy takie poczucie, że naprawdę opowiadam historię, która ma być opowiedziana, tak? Że nie czułabym się dobrze z czymś takim, że kogoś namawiam do czegoś, czy proszę, bo to mnie w ogóle nie interesuje. Tylko jak gdyby miałam taką świadomość, że jednak robię to, co... Tak, opowiadam coś, co ma być opowiedziane po prostu. Służebnie. Tak, tak służebnie, tak, tak, tak. Tak. Tak, tak właśnie Bhikkhuni Dhammananda to jej się spodobał ten film. Odpisała, że najbardziej jej się podoba te moje ostatnie zdania, czyli to jak mówię, że my możemy się dużo od nich nauczyć. Bo to też jest tak, że jak ja mówiłam mniszkom, że my na przykład tutaj w Polsce kobieta nie może przyjąć święceń kapłańskich, to one się bardzo dziwiły. No i też jest coś takiego, że one jakby uważają tą naszą kulturę za taką, tak, i jest taka niższość, tak? Czyli tutaj, a tutaj ja robiłam ten film zupełnie z innej perspektywy. Ja go zrobiłam po to, żeby pokazać nam, jak może być, tak? Czego się możemy nauczyć, tak? Żeby zadać to pytanie, że to, co my w naszej kulturze uznajemy, że w ogóle no tak jest, no co zrobić, no trudno, to, że kobieta nie może przyjąć kapłańskich, no to przyjąć, no to nikt się nawet nad tym nie zastanawia, tak? Nikt nawet nie zadaje sobie takiego pytania, dlaczego, tylko tak się przyjmuje, tak? No nie, bo nie, tak? A tutaj mi chodziło o to, żeby pokazać, że jakby można, tak? Że można, że należy po prostu dokonać reinterpretacji tej historii i że jakby jest to możliwe. Tak, Bhikkhuni Gotami, czyli ta z Bangladeszu mi nie odpisała, znaczy odpisała mi tylko ta jej uczennica, że jakby jeszcze nie widziały filmu, więc nie wiem. To też jest tak, że one jakby nie znają angielskiego, więc też może być, a ja nie zrobiłam tłumaczenia na bengalski. Bhikkhuni Kusuma nie odpisała.
No i Ellen, to właśnie jej się film spodobał i też puszcza go swoim studentom na uniwersytecie jako taki film edukacyjny w ramach lekcji. Też właśnie chcę zacząć sprzedawać kopię edukacyjną tego filmu, bo mi się wydaje, że to jest właśnie dobry film dla studentów, bo... No właśnie nie wiem, bo... No najlepiej by było, jakby był ten i ten na płycie po prostu, żeby można by było sobie wybrać, jakby było najlepiej. Tylko jest taki problem, że jeszcze bym musiała trochę pracy w to włożyć, bo tam są różne techniczne aspekty tego. Nie poprawiałam jeszcze dźwięku w 24-minutowej wersji. Słucham? No tak, nie, no ja bym chciała po prostu wykonywać w taki sposób ten film, żeby jednak zlecać więcej rzeczy, bo teraz po prostu z racji tego, że miałam bardzo niski budżet, no to to jak gdyby większe rzeczy robiłam sama, tak? Tutaj Piotr mi pomógł i też przetłumaczył połowę filmu, ale jednak dużo rzeczy, które mogłabym komuś po prostu zlecić, no robiłam sama i przez to się bardzo jakby przeciągnęło mi w czasie i też tak trudno siedzieć nad jedną rzeczą długo. Tylko właśnie dla mnie to jest takie coś, że dlatego mój projekt się nazywa Her Story, bo my mamy historię, tak, która po prostu jest opowiadana przez mężczyzn po to, żeby ich wspierać, a ja tutaj chcę opowiedzieć po prostu Her Story, która też uwzględnia perspektywę kobiet, bo tak naprawdę no, wszystko można opowiedzieć na różne sposoby i za każdym razem to będzie prawda, tak? To jest tylko kwestia, na które jak gdyby składniki położymy nacisk. Prawda? I od tego, tak jak jest na przykład w psychologii, tak? Jakby w czyjejś na przykład terapii jest też reinterpretacja przeszłości, tak? Po to, żeby ktoś mógł żyć jakby teraz pełnią życia. I właśnie to mi się wydaje, że trzeba to zrobić z historią kobiet, czyli z herstorią. Tak, znaczy oddzielnie. Myślę, że to potwornie ciężka praca, ale zawsze warto. Super. Moja? W sensie, tak, w ogóle ten film, to, że tak wygląda, a nie inaczej. Ja długo czekałam, żeby go obejrzeć, tak naprawdę długo czekałam, żeby go gdzieś zobaczyć w Warszawie. I to, o czym przed chwilą powiedziałaś, z tą reinterpretacją i z tym w ogóle, żeby się odnieść do tego, że to nie musi przecież być tak, jak tam było napisane, że to nie musi być w ogóle jedyna objawiona prawda, co nie? Jakby zadajmy sobie pytanie, czy zawsze musi ktoś być nade mną, czy to musi tak w ogóle wyglądać? Dużo takich istotnych pytań w tym wszystkim siedzi, takich o właściwie sens życia, sens bycia. A które wątki byś z tego filmu jakby pociągnęła? Bo powiedziałaś, że jest dużo takich wątków. Ja mam ochotę na konfrontację. Jakoś tak wyobrażam sobie, gdyby wejść jeszcze właśnie do zakonu Minisiego, tak? No właśnie. Wyobrażam sobie, że to strasznie musi być trudne, ale tak mnie korci, żeby coś takiego zobaczyć, jakiś taki argumenty. No. Nie mówię o bitwie oczywiście, ale o argumentach. Chciałbym ją... Ale te antyargumenty? Intelektualizacja i pewnie racjonalizacja przede wszystkim. Pewnie będzie sypanie jakichś tam odpowiednich przepisów i tak dalej. Tak jak mówiłeś, te prawnicze wątki. Ale ja mam na to ochotę, chciałabym to zobaczyć. No to są takie obrony, które prowadzą na manowce, więc oni... Spodziewam się, będą szli właśnie w takie racjonalizowanie i może słów. Ale fajnie by było ich zobaczyć na neutralnym gruncie. W jakiś sposób. Wyciągnąć ich, żeby nie byli w swoim sosie i po prostu ich pociągnąć za język. Ci tacy, bo też nie powiem, jaka to jest nazwa wyspy. Gdzieś na Sri Lance było, ale jest wyspa na Sri Lance. Nieważne. I tam, znaczy to jest, jeśli byś tam chciała być, to nawet nie możesz, bo oni tam nie wpuszczają kobiet. Bo oczywiście to jest klasztor, który uznaje Abhidhammę, nieważne, trzeci kosz. I uznaje, że to jest dobra nauka, w co ja nie za bardzo wierzę, ale i oni też mówią, i to jest klasztor pełen takich właśnie mnichów. I oni nie, znaczy kobieta, z kobietą nie można, nie ma co rozmawiać, zwłaszcza o Abhidhammie.
Więc oni nawet by nie chcieli porozmawiać, ja już pomijam nagrać do filmu. Nie. Oni nie, to nie są ludzie do rozmowy, to są ludzie tacy no prości. To są prości, mnisi są prostymi ludźmi wziętymi z PiS-u. O czym oni ze sobą rozmawiają? O takich, tamci akurat rozmawiają o takich bardzo właśnie wysokich konceptach, które się mają nijak do rzeczywistości. Naprawdę chcecie takie, taki przykład? Jakiś jeden. No jeden, żebyśmy miały... Strasznie, no dobra, pójdę z tym, może się wypnie. To będziecie mieli. A rozmawiali na temat tego, że jeden Samanera, czyli nowicjusz, miał problemy z chucią i dotykał się. I pytanie było ich, w którym momencie to jest przekroczenie reguł. I zaczęli opowiadać o tym, że jest pierwiastek wiatru i jak się będzie poruszać tu i tam, jest tam taka pompka. Oni już daleko poszli, daleko poza to, że koleś mi po prostu ma chuć, a zaczęli rozmawiać o takich technicznych sprawach, że tu tak, i tu ten, a wtedy nie, i co się będzie działo. Więc oni są bardzo daleko, wysoko w chmurach, a on sobie tam siedział i miał, że tak powiem, problem swój. A później żeśmy, tak, na ten problem też jest rozwiązanie takie, że pojechaliśmy do szpitala, żeby zobaczyć sekcję zwłok. I to jest według pism też, patrząc na sekcję zwłok, ja też tam byłem i też poczułem ten zapach, widziałem to wszystko, co tam się dzieje, bo to jest Sri Lanka i tam wpuszczają ich wszędzie. I to miało mu jak gdyby ukrócić tą chuć. Odpoczynienia na te trupy, tak? Nie, nie, to była sekcja zwłok, czyli dopiero... To miało mu uświadomić, że to jest tylko skóra, kości i mózg. I tak było, rzeczywiście. Zadziałało na niego, na mnie, na wszystkich. Mogło zadziałać. Nie, działa długo. A czy jest coś w naukach Buddy, co dotyczy na przykład równowagi między jakąś energią męską i żeńską, gdzieś nawet na poziomie duchowym? Przecież też są jakieś takie aspekty energii. Są surty, które są wpisane w Tipitakę. Znów mogę podawać argumenty. Jest sutta, która mówi, że kobieta nie może być pięcioma istotami. Jest wymieniony Brahma, Mara, Tathagata, czyli Buddha. Kobieta nie może być Buddą. Pytanie, co to znaczy, że być Buddą? To znaczy, nie może odkryć Dhammy na nowo. Tego nie może zrobić kobieta. Według tej nie może stworzyć systemu jakiegoś, tak? Ale to jest... Tak, ale żeby ciągle był ten asterisk, że to jest dopisana sutta, to nie jest prawdziwe. Sutty, które mówią o żeńskiej i męskiej, nie wiem, energii raczej nie, ale mówią, że tak naprawdę Buddha był taki, że mówił, że nie ma różnicy między kobietą i mężczyzną, jeśli chodzi o przebudzenie. Czyli każdy może być przebudzony. Jak jest przebudzony, to już jest Buddą? Czy to jeszcze jest Nie według Terawady. Według Terawady Buddha jest jeden. Jak nie ma sasany, jak nie ma nauki, to jest Buddha, a reszta jest arahantami. Oni mają te same właściwości i tak dalej, ale Buddha ma trochę więcej, więc to jest trochę mieszane. Pomijam, że... Jeszcze tylko bym jedno dopowiedział, ale to tak szybko, że należy pamiętać, że Theravada bardzo jest w kontrze do Mahajany. I jak tutaj usłyszałem, że są mniszki w Mahajanie, są tylko w Chinach tak naprawdę i na Tajwanie. Nie ma mniszek w Tybecie, żeby była jasność. A Dalai Lama ostatnio coś tam mówi, że być może, ale to nie był dobry wybór, pomijam szczegóły. Więc zależy, wszystko zależy, ale Theravada jest w kontrze do Mahajany i tu też są, w filmie nawet było kilka problemów, bo ta mniszka
nisza, która była w 1956 roku, jest nieuznawana przez Terawadinów. Ta pierwsza mniszka lankijska. Ona jest uznawana za tą, za osobę świecką z 98. Już ci tacy właśnie, co są tacy trochę jak Rainman, tak, bo liczą wszystko, to ci już w 98 może być, bo stało się to i tamto i to było takie zgodne z regułami. Ale to, znaczy to jest smutne, ale tak to jest. Ważne jest tylko to, że Terawada uznaje Mahajany nie za odrębny system, tylko że za system, który błądzi. Jeśli tak jest uznawana Mahajana przez Terawadę, to jest jeszcze nadzieja w Terawadzie i w tych wyświęceniach i tak dalej. Ale Analaya pisze, i to jest to, Analaya pisze te wszystkie rzeczy właśnie dla tych takich abidamistów i winaistów, żeby ich przekonać i żeby im powiedzieć, że to jest legalne. Ale oni się nie przekonują i zawsze ten argument wraca, ale niszki wymarły. I zawsze to, że 500 lat i tak dalej, jest tak naprawdę mało istotne. Najistotniejsze jest to, że niszki wymarły i nie ma jak tego przywrócić, co jest oczywiście wielką nieprawdą. I to jest wszystko, to też jest związane z polityką i z tymi rządami, które obecnie są w Tajlandii. Na Sri Lance mniej, w związku z tym na Sri Lance mogą być bikuni, bo tam jest trochę inny rząd, ale w Tajlandii, w Kambodży, w Laosie i w Birmie rządy są jakie są i tam nie ma możliwości. Więc to jest połączone i tak powinno być zresztą w Terawadzie. W Terawadzie królowie też narzucali swoje poglądy mnichom. Więc to jest bardzo skomplikowane, to nie jest proste. Ja po tym filmie, bo też widziałem tą wersję pierwszy raz, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tak? Tak. Bo jest taka jeszcze na końcu właśnie tak, że te małe dziewczynki, że tam się to, jejku, to już przyszłość, że będzie taka, że wszystko będzie dobrze, ale jako realista wydaje mi się, że to nie jest takie proste i to jest bardzo ładnie pokazane, ale trzeba drugą część zrobić, taką bardziej mroczną. Nie wiem. Może. Mało tu padło, że nie ma mniejszych w Tybecie. Oczywiście, że są. Legalne. Znaczy ja nie wiem, czy teraz to według... Znaczy chodzi o ten system aktualnie, który teraz jest, czy one, czy nie. A czy są mniszki na zasadzie biksiuni, które mają 311 wskazań? Ale w Tybecie jest zupełnie inny system. No, to jest właśnie to, że... A o to chodziło, to głównie o biksiuni. Tak. Znaczy jak ja mówię mniszki, to ja myślę o biksiuni, a mniszki, czyli mejci, tilashin i tak dalej, dla mnie to nie są, no, nazywane są mniszkami, ale ja uznaję mniszki bikuni. I w Tybecie jest winaja i ta winaja jest Damagutika, z tego co ja pamiętam. I one tam są na papierze, ale z tego co ja pamiętam nie było nigdy biksiuni w Tybecie prawdziwych. Znaczy nie, no w ogóle się tak nie... Nie, to, aha. Ja konkretnie do tego, co żeś powiedział. Jeszcze raz? Mając taki otwarty umysł, moje założenie, usłyszałam od ciebie, że nie uznaje... Nie uznaje mniszek, bo to nie są mniszki, to są te wszystkie, które mają 8 albo 10 wskazań. Zwierzące takie. To jest mieszanie i to jest właśnie problem. To jest kolejny problem. Mówiąc, że to są mniszki, wszyscy myślą, ale macie mniszki. Co jeszcze? Czego chcecie? To jest problem. Bo wtedy ci faceci mówią, w ogóle, a po co chcesz być bikuni? Po co ci te 311 wskazań? Są mniszki, tilashin i tak dalej, i tak dalej. Weź się za medytację, a nie tutaj nam bruść tylko i zabieraj nam jak wizyty. Więc nie uznaję na zasadzie takiej, że nie chcę, bo to jest część problemu. Nazywają mnie Tilashin, Dasasi Lamata i tak dalej, i wtedy to będzie jasne. Tak, bo ja właśnie odnośnie tej dyskusji przed chwilą, to już tak na zakończenie, bo to już
będziemy kończyć powoli, to no właśnie tak jest, że są te ośmiowskazaniowe kobiety, czy dziesięcio, które potocznie nazywa się miszkami, bo one też bardzo do tego aspirują, bo na przykład na Sri Lance one wyglądają identycznie tak jak miszki, różnią się tylko tym, że nie mają szwów w stroju, tak? Czyli taka osoba świecka no, nie rozpozna tego, tak? Mało kto o tym wie, tak? Że tam się trzeba naprawdę przyjrzeć, ale one aspirują i właśnie to też jest tak, że często jak się podróżuje po Birmie czy w ogóle po Tajlandii, no to ludzie przywożą wrażenie, że tych miszek jest mnóstwo, tak? I w ogóle w czym problem? Natomiast to jest mniej więcej tak, że one są uznawane za osoby świeckie, tak? One nie dostają żadnego wsparcia od rządu, od ludzi też dostają dużo mniejsze wsparcie, no bo większą zasługą jest jednak dać wsparcie po prostu zakonowi, tak? Niż osobie świeckiej. To, co zaczęła Bikuni Kusuma, no to wtedy były właśnie te 8-10-wskazaniowe kobiety, tak? Czy jakby potocznie nazywane miszkami, natomiast one żyły w ogóle w strasznych warunkach, tak? Też nie mają dostępu do edukacji buddyjskiej. Ale przede wszystkim też nie są uznawane za, są uznawane za osoby świeckie, tak? To są po prostu zwykłe świeckie osoby, które starają się żyć tak jak misi i miszki. Znaczy jak bikuni i biku. A w szkołach też uczy się, przepraszam, buddyzmu, dzieci, czy nie? No, tak. A takie mniszki, jak rozumiem, wyświęcane w Polsce, czy w Stanach, czy w Norwegii, czy gdzieś tam, to w ogóle nie są uznawane przez nich, tak? Jako mniszki. Ale w Polsce? Chodzące z zachodu, tak? No są, tak. No są te przecież ceremonie. W Polsce nie ma mniszek. Czy buddyjskich? No są osoby, które przyjęły święto. Dobra, są mniszki, znowu słowo mniszki, na przykład zen, ale one nie przestrzegają 311, ani przestrzegają jakieś tam, ale to jest, bo to jest właśnie, znaczy to moje pytanie zwykle, i to jest pytanie, na które ja mam odpowiedź, ale pytanie brzmi, po co kobieta chce być mniszką, skoro jest trudniej i skoro jest taki problem, po co się w to pakować, skoro można sobie medytować. To jest jej sprawa, ale znaczy ja nie jestem kobietą, ale mogę pomyśleć sobie, że to jest właśnie tak samo jak medytowanie, czyli praktykowanie jako świecki, praktykowanie jako mnich. I tu już mogę powiedzieć z doświadczenia, że bycie jako mnich tworzy takie warunki, i to jest prawda, tworzy idealne warunki do medytacji i do pogłębiania tego wszystkiego, do osiągania pewnych rzeczy. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że wiara jest bardzo istotna też w Terawadzie. Wiara w Buddę, ale też wiara w drogę i właśnie w te osiągnięcia. I bycie jakimś świeckim jest dużo wiary, ale moim zdaniem ten feedback, to, że jest się faktycznie kapłanem, kapłanką, na Sri Lance się to nazywam monastic? Nie, clergy. Bycie klerem, może niektórych na przykład na zachodzie trochę deprymować, ale ich to bardzo wzmacnia. I w związku z tym, i też spotkałem kilka mniszek i są naprawdę bardzo twarde. Mają bardzo silną wiarę i taką silne przekonanie, co jest bardzo istotne w praktyce, przynajmniej terawadyjskiej. Więc tutaj widzę na pewno podstawowe intencje, dlaczego kobieta chce być mniszką, bo chce robić to, co Buddha przykazał, tak jak przykazał, i w związku z tym powinna też przestrzegać tych 311 wskazań i więcej, bez tych takich, moim zdaniem, bez tej pierwszej Garudamy, ale to pozostałe 7 są i tak wydaje mi się, że to jest w miarę racjonalne i kobiety mają dzięki temu też dobry jak gdyby w sobie, że coś robią takiego konkretnego. Bo to też jest tak, że te mniszki w właśnie Tilasinie i tak dalej, one są nie dość, że ignorowane przez rząd, są używane przez mnichów w takich właśnie, że to do kuchni, to do tego. To nie jest prawdziwa praktyka, to jest służenie mnichom. I one są faktycznie takimi, no nie powiem niewolnicami, ale bardzo blisko im do tego.
więc to nie jest prawdziwe. W związku z tym, co Pan teraz powiedział, na przykład w Polsce w tym roku nie było ani jednego powołania do klasztorów żeńskich, ani jednej mniej, tak? Siostry zakonnej. Może też dzięki książce zakonnice odchodzą po cichu. Nie wiem, czy Pani ją czytała. Nie? No to polecam, bardzo polecam. To jest właśnie świetna książka, reportaż Marty Abramowicz, która jak gdyby znalazła w Polsce zakonnice, które odeszły. Były zakonnice. I po prostu opisała, jak to tam wygląda. To jest naprawdę świetny tekst, który też jak gdyby no, pokazuje, że jednak te mniszki na Sri Lance to jest niebo a ziemia, tak? W porównaniu z tym... Tak, w porównaniu z naszymi zakonnicami, które naprawdę, no to w tym reportażu, no to jest coś niesamowitego. Jak w ogóle można tak zbudować system, tak oparty, tak? Czyli tam wszystko po prostu jedzie na tej pracy kobiet, tak? Ale głosu to już nie mają. Tak, także ja właśnie chciałabym zakończyć takim tym optymistycznym akcentem, że, no, że jakby tam celem tego właśnie mojego projektu i filmu, no to jest takie coś, żeby po prostu każda kobieta miała do wyboru drogę taką, jaką chce podążać, tak, że jak chce być dziesięciowskazaniową mniszką, to niech będzie, a jak chce być bikuni, która przestrzega 311 reguł, to też jak gdyby powinna mieć po prostu do tego prawo, tak, i nie powinno być czegoś takiego, że ktoś decyduje, a nie, ty lepiej przestrzegaj 10, bo 311 to dla ciebie za dużo, to takie też są argumenty. Także tym właśnie bym chciała zakończyć i też bardzo podziękować Państwu za rozmowę, dyskusję i za jakby feedback a propos tego filmu, bo to też dla mnie bardzo ważne, bo jakby siedziałam z tym filmem naprawdę tyle miesięcy sama i ciężko mi było, bo pierwsza wersja, jaką zrobiłam, to jakby zupełnie nie oddała tego, co chciałam powiedzieć. Teraz ją trochę zmieniłam i już jak gdyby jest dużo lepiej. Natomiast no, jakby teraz też jestem w takim momencie, czy jeszcze to poprawiać i dodać coś, a czy już robić po prostu drugi. Teraz jestem już chyba za tym, żeby robić drugi, bo też jakby filmowo się bardzo, bardzo to już będzie tak zupełnie, zupełnie co innego, bo się bardzo dużo nauczyłam przy tym. Tak, 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 tak. Także bardzo dziękuję za rozmowę i przybycie.